będziemy uwielbiali Boga. Jest taki fragment w Piśmie Świętym, który mówi o Moabitach. Moabici, tacy wrogowie Izraela. Jest napisane, Moab miał spokój w swojej młodości i spoczywał na swoich drożdżach. Nie przelewano go z jednego naczynia w drugie i nie poszedł do niewoli, dlatego zachował swój smak, a jego woń się nie zmieniła. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że pośle do niego piwnicznych, którzy go przeleją, opróżnią jego naczynia, jego dzbany potłuką. Wiecie, to jest ciekawa rzecz, że Moab miał problemy. Ponieważ to nie było tak, że Moabici nie mieli informacji o Bogu, który jest Bogiem nieba i ziemi. To jest nieprawda, że oni nie mieli, oni wszyscy mieli. Tylko Moabici nie wybrali. Ale tutaj jest ciekawa rzecz pokazana o Moabitach, bo to kiedy czytasz, to musisz to czytać z perspektywy tego, że Moabici to jest cielesność człowieka. Tutaj jest napisane, że Moab miał spokój od swojej młodości i spożywał na swoich drożdżach, nie przelewano go z jednego naczynia w drugie i nie poszedł do niewoli, dlatego zachował swój smak, a jego woń się nie zmieniła. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, gdy poszedł do niego piwnicznych, którzy go przeleją, opróżnią jego naczynia, a jego dzbany potłuką. Ja to wielokrotnie czytałem i coraz bardziej docierało do mnie to, że człowiek, który nie chce zmieniać swojej duszy, to jest człowiek, który sam ładuje się w problemy. To jest człowiek ładujący się w problemy. Wiecie, w każdym z nas, którzy narodziliśmy się z Bożego Ducha, mieszka Bóg. A jeśli zamieszkał w tobie Bóg, to zamieszkał w tobie raz na zawsze. Nigdy z ciebie nie wyjdzie ten Bóg. Nigdy cię nie odrzuci, nigdy cię nie opuści. Nieważne, jak bardzo będziesz krnąbrny i nieposłuszny. Nieważne, ponieważ twój duch jest złączony z Bogiem na wieczność. Rozumiesz? To w ogóle jest potężna prawda Ewangelii. To jest dobry ojciec, który jest z tobą i nigdy cię nie zostawi, nigdy cię nie opuści. I nawet kiedy ty gdzieś upadasz, gubisz się, on nie reaguje na twój grzech zemstą. Nie. Ponieważ on wylał swój gniew na Jezusa. Jesteś zabezpieczony na zawsze. Ale jeżeli tu na ziemi nie zmieniasz swojej duszy, nie przemieniasz się na obraz Boga, na wzorzec Boga, to masz piekło na ziemi. Piekło na ziemi. I cóż z tego, że ty pójdziesz do nieba. Ktoś powie, jak możesz tak mówić, cóż z tego? Mówię tak dlatego, że to jest jakby nie od nas już zależne. Raz przyjęliśmy Jezusa, idziemy do nieba. I to jest temat zamknięty, o tym w ogóle nie trzeba mówić. Rozumiecie? W ogóle nie trzeba mówić, Jezus wróci. Tak? Jedni pójdą wcześniej, inni pójdą potem z Nim. Będziemy potem mieli nowe ciała, ale to życie tutaj na ziemi jest ważne z dwóch powodów. Wiecie z jakich? Po pierwsze, życiem na ziemi zapracowujemy sobie na wielkość władzy, którą będziemy posiadać w Królestwie Bożym. Na wielkość władzy. Jeden będzie zarządzał jednym miastem, inny dwoma miastami, inny dziesięcioma miastami. Rozumiecie? Będą tacy, którzy będą zarządzali najwyżej szaletem w niebie. Ja nie chciałbym być człowiekiem, który będzie miał jakiś szalet do zarządu. Nie chciałbym patrzeć na innych ludzi, którzy właśnie zarządzają galaktykami w imieniu Jezusa, tak? A ja mam szalet. Tak? Nie chciałbym szaletu. Nie chciałbym, żeby moje dzieło spłonęło pod wpływem Bożego ognia. Nie chciałbym, żeby się ostało tylko trochę. Chciałbym koronę. Amen. Jestem żywo zainteresowany koroną. Jestem żywo zainteresowany władzą we wszechświecie. Amen.
Tym jestem zainteresowany. Więc tu na ziemi inwestuję w jakość swojej wieczności, nie w wieczność, bo wieczność zainwestował Jezus. Ja nie muszę już w wieczność inwestować, ale ja inwestuję w jakość, w przestrzeń, gdzie będę zarządzał. Rozumiecie? A dwa, moje życie tutaj na ziemi jest prezentowaniem Jezusa dla innych ludzi. I wiecie, to jest druga strona medalu. I ja chcę, żeby moje życie na ziemi, tak, przyciągnęło jak najwięcej ludzi do Jezusa. Nie zamierzam być jakąś popierdółką, która sobie nie radzi. Nie zamierzam pełzać pod stopami diabła. Nie zamierzam bujać się w grzechu. Nie zamierzam tego robić. Nie dlatego, że nie pójdę do nieba, ale dlatego, że chcę być wzorem dla innych. Chcę, żeby ludzie patrzyli na mnie i żeby widzieli Jezusa. Na tym mi zależy. Chcę, żeby przechodząc koło mnie byli przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Chcę, żeby moje słowa uwalniały miłość i moc do innych ludzi, żeby ludzie mówili: wow, skąd to masz? Zaraz ci powiem, skąd to mam. Poznałem jednego cieśle z Nazaretu. Tak mnie przejechał heblem, rozumiesz, że w jednej sekundzie zmienił mnie w cenny mebel. Przelał mnie. Przelał mnie. Po drugie, powiem wam szczerze, ja jestem pragmatykiem życiowym. Nie lubię piwnicznych. Nie lubię tych, co przychodzą i mnie przerywają. Ja w ogóle nie lubię, żeby być zmienianym z zewnątrz. Ja nie lubię doświadczeń. Ja nie lubię, jak mi się dzieją trudne rzeczy w życiu. A na cholerę mi trudne rzeczy. Ja w ogóle nie lubię zapachu diabła. Ja nie lubię, jak on przychodzi do mnie i w ogóle jest blisko. Rozumiesz, o co chodzi? A więc zmieniam swoją duszę, żeby nigdy moja cielesność, tak, nie przyciągała sępów. Żeby nigdy moja cielesność nie przyciągała sępów. Tak chcę żyć. I kiedy będziesz się wielbił Boga, to uwielbiaj Go z miejsca twojego bezpieczeństwa i jednocześnie z miejsca odpowiedzialności za to, co już masz. Nikt ci tego nie zabierze. Nie można odebrać ci nieba. Nie można odebrać ci wieczności z Ojcem. To jest niemożliwe. Nawet sam nie jesteś w stanie tego zrobić. Kropka. Ale nie pozwól, żeby twoje szczęście na ziemi było zubożałe przez tego frajera diabła. Nie pozwól na to. Nie pozwól, żeby demony podchodziły do twojego życia, żeby kręciły ci w głowie, żeby niszczyły twoje myślenie. Rozumiesz? Nie mów: o, Pan jakoś będzie chciał, to sobie ze mną poradzi. Nie! Pan oddał ci twoje życie na własność. Rozumiesz? Ale jak będziesz siedział i nie będziesz się zmieniał, to przyjdą piwniczni. Rozumiesz? Przyjdą doświadczenia, przyjdą problemy. I nie dlatego, że Bóg je zsyła. Bóg nie zsyła żadnych doświadczeń. Bóg nie zsyła żadnych problemów. Rozumiesz? To jest dobry ojciec. Ale na tej ziemi diabeł przychodzi do życia ludzi i niszczy te życie. To są ci piwniczni. Zaczną cię przelewać z jednego kibla do drugiego. A nie musi tak być. Jesteś synem Boga. Jesteś córką Boga. Jesteś dziedzicem Królestwa. Nikt nie musi przychodzić i przelewać twojego życia. Żaden śmierdzący demon nie musi cię dotykać. Religia, humanizm, cielesność, zwiedzenia nie muszą mieć miejsca w twoim życiu. Możesz żyć zwycięskim życiem. Możesz szerzyć królestwo w mocy. Nikt nie musi cię kontrolować. Nie trzeba cię pilnować i za ucho trzymać. Rozumiesz? Jesteś wolnym człowiekiem. Jak będziesz uwielbiał dzisiaj Boga, stań w tym miejscu. Ojcze, my wywyższamy ciebie. Ojcze, my dziękujemy tobie za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy tobie, potężny Ojcze w niebie, że ty jesteś ciągle ten sam. Że jesteś życiem naszym. Że to, co zrobiłeś w Chrystusie Jezusie, ma wymiar wieczny. Że nic nas nie wyrwie z ręki twojej i nic nas nie odłączy od twojej miłości. Bo to jest Ojcze w niebie. Wywyższamy ciebie. Wywyższamy ciebie. Jesus, 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 Jesus
jakąś niezałatwioną sprawę z kimś, to trzeba tą sprawę załatwić. To jest bardzo ważne. Nie ma jakiejś szczególnej zasady w takiego myku w uwielbieniu. Rozumiecie? Aby się przełamać w osobistym uwielbieniu, tak? To trzeba mieć sprawy pozałatwiane. Pomódlmy się teraz w taki sposób, jeśli coś masz przeciwko komuś, to wyznaj to. Nie musisz tego wyznawać osobiście tej osobie, ale wyznaj to przed Bogiem. Nie pozwól, aby diabeł ukradł tobie dzisiaj ani jednej minuty z uwielbienia. Pamiętajcie o tym, samo uwielbienie samo w sobie, ono nie ma jakiegoś takiego myku, że coś przełamiemy. Duchowe zasady są dane po to, abyśmy je respektowali. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa wyrzekamy się wszelkiego grzechu, wszelkiego gniewu, wszelkiej zapalczywości serca. Cokolwiek teraz masz przeciwko jakiejś osobie, to wyznaj to Bogu jako grzech. Powiedz: Ojcze, ja przepraszam Cię, ja biorę autorytet nad moim umysłem, nad moimi myślami. Diable, zabieraj swoje pazury z mojego umysłu, z mojego serca. Pamiętaj, krew Jezusa, ona jest cenna, ona przelała się dla Ciebie. To ona działa jak kwas na grzech. To krew Jezusa działa jak kwas. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie, Jezusie. Wywyższamy Ciebie. Ty, który zwyciężyłeś.
Ty jesteś tym, który przewodzi. Ty przewodzisz nam. Ty przewodzisz.
zdeptowałeś mnie. Thank you.
wywyższam Cię. Stop, mama, stop.
ziemia nie jest w stanie zatrzymać tego, co zrobiłem. Elaheira, tego poromu, tego pochylima, bo ja Ciebie wniosłem ponad wszelką zwierzchność. Meala, pokoromo, i ty te romali, barala, bo kiedy Ty wierzysz, dołączysz niebo i ziemię, mala, pokoromada, i moje królestwo manifestuje się wtedy. Nikoko, ty trochę bladę, te Twoje słowa dają Ci siłę, merala. Bogiem życia. Yeah.
Za ten krok w głowie ciebie.
hołdą zwycięstwa prosi. Przejdziesz każdy problem. Potępczysz każdą demoniczną siłę. Jesteś wyzwolonym człowiekiem. Jesteś wyzwolonym człowiekiem. Jesteś wyzwolonym człowiekiem. Nie potkniesz się. Dzięki Jezusowi. Nie potkniesz się. Nie potkniesz się. Powiedz, Boże, nie potknę się. Nigdy się nie potknę. Ty jesteś ze mną. Ty mnie prowadzisz. Jezusie. Święty Duchu. Ty jesteś we mnie. Przeprowadzisz mnie. Przez każdy problem. Zawsze zwyciężę. Nigdy nie upadnę. Jesteś moim królem. Chwała Ci, Jezus.
ból, odrzucenie i nieszczęście. Drogą na zawsze. Wszelka patologia. Idea. Każdy grzech zostawi przybite do krzyża raz na zawsze. Tylko Boga. Nad tobą nie panuje. Nie panuje nad tobą grzech. Nie panuje nad tobą porażka. Nie panuje nad tobą choroba. Nie panuje nad tobą zwiedzenie. Nie panuje kłopota. Nie panuje to nad tobą. Nie panuje nad tobą bieda. Nie panuje nad tobą odrzucenie. Patrz na krzyż. On wycierpiał raz na zawsze. On wycierpiał raz na zawsze. Jezus z Nazaretu. Umarł. Wstał z martwych. Rozbił piekło. Jezus z Nazaretu. Patrz na krzyż. To wiara w to będzie chroniła cię przed światem. To wiara w to będzie chroniła cię przed porażką. Puścił trud na ziemię strzech, co chwałę skrył, za życie dał, abyś mógł żyć. W ogrodzie stoczył krwawy bój, na siebie wziął strach. Jedyny godzien czci, jedyny.
trwa. Czy jest ktoś taki, kto go jeszcze nie znał osobiście? Chwała. Spójrz w swoje serce. Chwała temu. Czy oddałeś mu swoje życie? Zobacz, gdybyś dzisiaj umarł, gdzie spędzisz wieczność. Jeżeli nie masz pewności, że idziesz do nieba po śmierci, to ja też nie wiem, gdzie ty idziesz. Jeżeli ktoś narodził się z Bożego Ducha, to jest pewny tego, że po śmierci idzie do nieba. Nie ma żadnych wątpliwości. Ponieważ Jezus zapłacił cenę i niebo jest otwarte przez Jezusa. Jeżeli jeszcze nie pojednałeś się z Bogiem, to chcę, żebyś teraz do mnie tutaj przyszedł, ja się z tobą pomodlę. Jeśli ktoś jest wśród was, kto nie oddał życia Jezusowi, to chodź do mnie teraz i oddaj mu swoje życie. Zrób to, co zrobiłem ja 17 lat temu. Przyjdź do niego teraz. Spójrz w swoje serce. A może jesteś człowiekiem, który jest narodzony z Bożego Ducha, ale gdzieś się pogubiłeś. Poszedłeś gdzieś w bok. Pojednaj się teraz z nim znów. Powiedz, Panie, należę do Ciebie. Ale gdzieś się pogubiłem w tym wszystkim. Duchu Święty, wprowadź mnie z powrotem na prostą drogę. Powiedz to do Niego teraz. Prowadź mnie, Duchu Święty, na prostą drogę. Jestem Twoim synem, Twoją córką. Powiedz mu to. Chcę iść prostą drogę. Po prostu. Prostą drogą. On się na Ciebie nie gniewa. On nie ma żalu, że gdzieś się pogubiłeś. On po prostu nie chce, żebyś tam był. To sługa. On chce, żebyś miał sukces w życiu. Zapraszaj dziś. To ojciec, prawdziwy ojciec. By zanieść. Holy Spirit Jesus. I życia swe w ofierze składać. Holy Spirit Jesus. Boga Cię uczci. Powiedz, prowadź mnie, Duchu Święty. Prowadź mnie, Duchu Święty. Hallelujah. Powiedz, Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Boże, ja wierzę, że Chrystus wstał z martwych. Od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Amen. Duchu Święty, wypełnię Twoja obecność poprzednika. W imieniu Jezusa odsuwam przed tą opresję diabelską. Diable, zabieraj swoje łapy z jego umysłu, emocji, decyzji i ciała. Ja uznawiam ochronę Bożych aniołów na niebie. W imieniu Jezusa. Ja przekrywam krwią Jezusa. Krwią Jezusa. Na Jego występie. Jesus, I'm yours.
wszelki ciężar. Jedyny godzin. Wszelkie poczucie winy, wszelkie odczucie. Jedyny godzin. Składaj sobie na niego, składaj. Wszelkie pewnicze. Jedyny godzin chwały.
pełnymi mądrości, pełnymi mądrości. Niech ich słowa będą pełne mądrości, pełne mądrości. Ta mądrość niech będzie znana, niech to będzie widoczna, ale pasterzujesz się tym ludziom, że jesteś pasterzem dla nich, to niech to działa w twoim życiu. Niech to działa w twoim życiu. Baba Sinke de Jesus. To On cię powoła. To On cię powoła. Pamiętaj. A kogo powołał, tego wyposażył. Kogo powołał, tego wyposażył. Wiele swoich twarzy.
mówił o sobie, jestem Elohim, jestem Olam, tak się nazywał. Mówił, jestem walczący Jahwe, ale to wszystko prowadziło do jednego. To wszystko prowadziło do tego, żeby ludzie na ziemi zobaczyli, że On jest Ojcem. Ludzie nie chcieli patrzeć. Nikt nie chciał widzieć w Nim Ojca. Chcieli widzieć w Nim władcę, sędziego. Kogoś, kto będzie ich leczył, karmił, karał. Więc zszedł na ziemię jako człowiek. Wcielił się. Objawił się jako Jezus. I pokazał palcem. Palcem pokazał. Jestem Ojcem. Jestem Ojcem. Ojcem Waszym. Dobrym tatą. Kto przyjdzie do mnie, nigdy łaknął nie będzie, nigdy pragnął nie będzie. Nigdy. Nigdy. Będzie bezpieczny raz na zawsze. A ja będę przez Niego przejawiał się jako Ojciec dla tej ziemi. I tylko możesz doświadczać Jego ojcostwa dla siebie, ale możesz manifestować Go wobec innych ludzi. Ja nienawidziłem ludzi kiedyś. Potem zacząłem mi zależeć na ludziach. Zaczęli mi się śnić po nocach. Zacząłem o nich myśleć. Najpierw poczułem się bezpieczny w życiu, a potem zacząłem być ojcem dla innych. Pozwól, żeby to się wzbudzało w Tobie. Nie bój się. Tu się nie trzeba o to starać. Nie trzeba się starać, żeby być ojcem. Nie trzeba się starać. Staranie jest z piekła. Łaska jest z nieba. Rozumiecie? Z łaski idziemy do nieba. Z łaski mamy sukces na ziemi. Z łaski pojawia się w nas ojcostwo. Żeby to płynęło po prostu. Twoje życie będzie takie, na jakie życie Mu pozwolisz, co On może zrobić. Nie wstydź się, że jeszcze nie wszystko w Tobie jest takie, jakbyś chciał. To jest nieważne. Nieważne. Na wieki zjednoczeni.
Będziesz wtedy też osobą, która jest sławna, której słyszą,
Kochasz zwierzęta i morskie zwierzęta. Będziesz się zajmować nimi. Przyjdzie taki moment, że będziesz się nimi zajmować i przez to będą słyszeć ludzie o tobie i będziesz wtedy mogła też mówić o mnie, Masza Hakatise, będę tyle. Nie bój się. Oszczędzę te lichowisowe. Będę do soko, do dochu, bo na manacharela rada Jezus. Ile krebrydy singe, rada Jezus. Zabezpieczyłem cię, kiedy objawiłem ci siebie. Zabezpieczyłem cię na zawsze. Nie szukaj niczego dodatkowo. Żaden człowiek nie powiększy twojego poczucia bezpieczeństwa. Kiedy zaufałaś mi, to była największa inwestycja w twoim życiu. Hama sakra la redekredycznie zasemene w redekredycznie na prejs. Ufaj temu. Hala prajsy, kiedy redekredycznie zasemene lita. Kiedy lecho porno sinto do dola hajlini, to redekredycznie. Rzeczy, które są otwarte, nie mogą być przymykane z powrotem. Wymyśliłeś sobie, że musisz sprawdzić kilka razy, czy aby na pewno to jest otworzone. Nie kręć się wokół otwartych drzwi. Po prostu przejdź i zapomnij. Drzwi są otworzone po to, żebyś przez nie przeszedł, a nie żebyś sprawdzał, czy one są otworzone. Nie sprawdzaj już! Zbyt dużo sprawdzasz. Zbyt dużo sprawdzasz. Szakata sika de tyle hajlis. Przechodź. Po prostu przechodź. Szapata safari playlis. Sipo monomo loro loro to frebaris. Miralare de kine de desina hobokorama sanga de la raha miralares. Miralare de sine de le de hore prais. Hashem de tyle Jesus, se fene mormo loro hondoro do rapos. Moro moro loro do hoku de le de Jesus. Trzymaj co masz. Trzymaj to co masz. Trzymaj to co masz. Holy praise, kiedy owoc będzie się pojawiał. I szła desy, kiedy desy fono mono moro loro do kone nasinas. Erema desy, kiedy lachy de fude de nesine de Jesus. Czyli będę ostrzył to, co dałem ci do ręki. Będę to ostrzył. To będzie coraz precyzyjniej ciało. Będziesz miał coraz precyzyjniejsze myślenie. Masa, baba, marasyka. Trzymaj to, co masz. Trzymaj to, co masz. Masika, dede, Jesus, Jesus. Hashem, dede, koko, bosipo, mamana, hara, marasyka. Dede, 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 dede. Twoje słowa są silne. Wierz tym słowom. Zobaczyłaś na razie szczyt góry lodowej. Mów to, co masz poukładane już w swoim sercu. Po prostu mów. A będą się pojawiać następne słowa. Jeszcze silniejsze niż tamte. Mów do rzeczywistości. Mów do ludzi. Mów do duszy swojej. Masara, lada, sita, dada, Jesus, 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 Jesus. Szemdy syfry prajs, ty do słowo nomo osoby powoloj. Nadredeli hengi di lachy, nie 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 nie. Ścierasz się i ścierasz. Walczysz i walczysz. Szamana lachy, nie 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 nie. Przecież już kilka lat temu powiedziałem ci, że jestem Bogiem pokoju. Maszaba dali desy, nie 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 nie. Jestem Bogiem pokoju, ale nie Bogiem walki. Szamany tenery do Jesus. O moro loro do prongo do rado Jesus. Mory masy tenery do Jesus. O takim mnie myśli i takiego mnie wspominaj. Boga pokoju. Twoje myśli będą coraz spokojniejsze. Zaczniesz dostrzegać piękno dnia dzisiejszego, nie myśląc o tym, co będzie kiedyś. Jesus, Jesus, Satan, do the top of the moon, the rising, the dead, 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 the
dylematy żadne. Jestem Bogiem dzisiaj. W najbliższy wtorek się o tym przekonasz. Zobaczysz, że jestem Bogiem dzisiaj. I kiedy będziesz rozważała te zdarzenia, to rozmyślaj o mnie jako o Bogu dzisiaj. Nie bój się i nie myśl o tym, co będzie jutro. Najbliższy wtorek zobaczysz Szabada Halidę, jestem ten, który kiedy go się poznaje, to przychodzi do znania. Maka to słoro loko do swego chole prejs. Szabeli fu ele myślałeś, że moje słowo w Biblii, ono jest niewykonalne z różnych przyczyn dla Ciebie. Czytałeś i myślałeś, ale nie we wszystko wierzyłeś. Nie we wszystko wierzyłeś. Czasem zamykałeś swoją Biblię, patrzyłeś na jej zdobiony grzbiet i myślałeś, że pewne rzeczy nigdy w Twoim życiu się nie wydarzą. Wierzyłeś, że one się wydarzyły komuś, ale w swojej wierze nie łączyłeś się z tym Słowem. Nie ufałeś, że mogą przydarzyć się Tobie. Jestem Bogiem, dostępny przez wiarę. To Twoja wiara będzie budowała Twoje życie. Ufaj każdemu mojemu słowu. Jesteś tym, kim moja Biblia mówi, że jesteś. Potrafisz to samo, co ludzie, o których czytałeś. Tylko ufaj. Odrzuć niedowiarstwo. Odrzuć niedowiarstwo. Masz szabady związuje demoniczne siły religii i zabrania mi wpływać na niego. W imieniu Jezusa! Fą, diable! Fą! Fą! Odejdź od niego, nie dotykaj go więcej. Każdy podły duch religijny. Odsuń się od niego. Łamie wszelką moc wypowiedzianych słów do niego, które były słowami religijnymi i humanistycznymi. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Święty Duch Wiary. Święty Duch Wiary. W imieniu Jezusa. Niedowiarstwo. Wol! Do końca. Do końca. Do końca. Z naturalnym oddechem. Wol od Niego. Każda demoniczna siła niedowiarstwa. Ty podły duchu, który stoisz na drodze. Wierzenia w proste prawdy Boże. Odsuń się i nie wracaj więcej do Niego. Wyrzucam Cię poza granicę krwi Jezusa. Nie myśl sobie za mało, wiem. Nie myśl sobie za słabo wierzę. Nie myśl sobie, że jeżeli jeszcze jesteś nerwowy, to oznacza, że nie mogę działać przez Twoje życie. Przestań osądzać się według kryteriów tego świata. Jesteś moim synem. Nie myśl sobie, że słabo mówisz, że nie potrafisz wypowiedzieć moich praw do innych ludzi. W imieniu Jezusa, podły duchu potępienia, wol od Niego. W imieniu Jezusa, zabieraj swoje łapy od Niego. Oskarżający duchu, Ty, który jesteś oskarżycielem braci, ja związuję Cię, knebluję i zabraniam Ci mówić do Niego. W imieniu Jezusa, Ty podły duchu, który przyszedłeś do Tymoteusza.
mówię ci odejdź teraz w imieniu Jezusa. Ty, który oskarżałeś Tymoteusza w Efezie, ja przeklinam ciebie, twoje działania i cały zespół demoniczny, który jest związany z tą opresją. W imieniu Jezusa ja uwalniam namaszczenie. Namaszczenie do tego, aby głosić, aby mówić w imieniu Boga. W imieniu Jezusa. Więc nie mów, że jesteś za młody, za słaby, za głupi. Nie osądzaj się według kryteriów tego świata. Jeśli zbłądzisz, podniosę cię. Jeśli coś skrzywdzisz, napomnę cię. Ale zawsze będę cię prowadził. Zawsze będę przy tobie. Gdziekolwiek twoja noga zostanie, to będę ja. Twoje pragnienie jest wielkie. Myślę o tych dzieciach w szkole. Ja wiem, Makata, Sire, Lerny. Szkoda się tych dzieci. Nie módl się o to, żebym posłał robotników swoich. Jeśli twoje serce jest za tymi dziećmi, to pomyśl, jak to nie pójdzie. Abba Sire, Lerny. Szakandy de Gor, Eruach, drogi moje są proste, nie posiadają żadnych zakrętów. Jakiekolwiek zakręt czy niezrozumienie, one nie pochodzą ode mnie, nie jestem Bogiem trudny. Jeżeli widzisz trudność i zakręt, nie jestem ja. Jestem Bogiem prostym. Przepływ mój jest prosty. Powróć do prostoty. Powróć do prostoty swojej. Znasz ją przecież od wielu lat. Od wielu lat znasz ją. Tam jest. Ale szczęście jest zdrowy, bo to dziwne. Chorzy ludzie, nie będziemy więcej prorokować. Chorzy ludzie, potrzebuję, kto jest chory? Chorzy fizycznie. Kto jest chory fizycznie, chodźcie tutaj do mnie z prawej strony, ty też tutaj zostaniesz. Alleluja, alleluja, barlarze. Ewangeliści, chodźcie, będzie się modlić o nich. Każdy chory fizycznie, proszę. Jeżeli cię coś boli, jeżeli cierpisz, przychodź, stawaj na mnie. Cokolwiek się dzieje z tobą. Alleluja, uzdrowienie. A baba para zagadza. Kto choruje jeszcze? Każdy ból, choć ty chodź. Mańcie na nią ręce. Uwagajcie na myszczenia. Uwagajcie, tam był radny. Tam był radny, ja się o nią modliłem. Uwagajcie na myszczenia. Widzisz każdej komórce. Słucham wszystkich rzeczy. Słucham wszystkich rzeczy.
Powstał takie coś się stało. Ja nie mówię o przynoszeniu dziesięcin do kościoła. Ja chcę teraz pomodlić się o takich ludzi, którzy chcą być milionerami dla Królestwa Bożego. Którzy chcą siać w Królestwo Boże potężne pieniądze. Halleluja. Ojcze, pomnażaj to! Pomnażaj to! Niech to teraz w tym roku przyspieszy. Niech pojawiają się, Ojcze, w życiu tych ludzi takie drzwi do sfery finansowej, Ojcze, które Ty zaaranżowałeś. Ojcze, w imieniu Jezusa! 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 Otwarte drzwi, potężne drzwi. Potężne możliwości. Ojcze, mądrość! Mądrość! Pomysły z nieba! Pomysły z nieba! Ojcze, gdziekolwiek stanie ich noga, gdziekolwiek stanie ich noga, gdziekolwiek stanie ich noga, niech przychodzi potężne pomnożenie. Ojcze, przychylność ludzi, niech na ich słowo ustępują królowie. Ojcze, w imieniu Jezusa, niech na ich słowo ustępują królowie, na ich słowo. Ojcze, niech talenty, które w nich włożyłeś, dary, pomnażają się. Niech wszystko to, co zaplanowali sobie, Ojcze, będzie zrealizowane w sferze finansowej, Ojcze. Ojcze, przydawaj im możliwości, umiejętności wszelkiego rodzaju, Ojcze. Otwieraj takie przestrzenie w ich umysłach, Ojcze, żeby to, co założyli sobie, zrealizowało się w 100%. Ojcze, niech aniołowie z nieba usługują im. Niech udrażniają drogi. Niech udrażniają ich drogi. W imieniu Jezusa. Niech udrażniają ich drogi. Zaopatrzenie finansowe. W imieniu Jezusa. Namaszczenie siewców. Namaszczenie siewców. W imieniu Jezusa. Namaszczenie siewców, mądrość, otwarte drzwi. Ojcze, w imieniu Jezusa, ochrona, nadprzyrodzona ochrona dla tych ludzi, dla ich działań. W imieniu Jezusa. Holy Spirit Jesus. Ojcze, niech w sposób nadprzyrodzony powstają możliwości. Nadprzyrodzony sposób. Niech każda siana złotówka przynosi w życiu tych ludzi potężny zwrot, potężny zwrot, potężny zwrot. Według Twojego słowa, Ojcze, a niech będą inspiracją dla innych ludzi. W imieniu Jezusa, niech według ich wiary im się dzieje. Według ich wiary, Ojcze. Wzbudzaj w nich, Ojcze, wiarę w potężne zaopatrzenie finansowe. Wzbudzaj w nich jeszcze potężniejszą wiarę. Niech umieją, niech potrafią, Ojcze, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Masakra. Niech się uczą. Niech przyjmują
wiedzę potrzebną do tego. Niech się rozwijają w tym oczy. Chroni ich od wszelkich zawirowań podatkowych. Chroni ich przed bezbożnymi ustawami. Chroni ich przed wszelkim złodziejem. A to cokolwiek im zostało skradzione do tej pory, niech będzie pięciokrotnie oddane według prawa Twojego, Boże. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Shabbat Rady Jesus. Shabbat Praise. Zbudaj go w niebojeczu. W imieniu Jezusa. Halleluja. Chodźcie do przodu, kto jeszcze potrzebuje się modlić, żeby wiedział. Shabbat Rady Praise. Kiedy Lordy, kiedy dawcy. Nowe kontrakty, umiejętności, nowa praca, polskie, kiedy drede ci, sama rady, kanały z nieba być. Halleluja, dawaj im wsparcie, ludzie, którzy będą usługiwali swoim namaszczeniem, swoją mądrością. Dawaj, Ojcze. O, Panie, 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 odważne decyzje. Odważne decyzje finansowe. Odważne decyzje finansowe. Szabat. Niech rozpoznają wszelkie zakłamania na rynku. Niech słyszą wyraźnie Twój głos w tych sprawach. Alleluja. Stwórca wszystkich rzeczy. Okej. To, co najpiękniejsze. Kiedy Ty decydujesz. Dał się Jezus. On tam jest. Wystarczy decydować. Chóra ją uśmiecha. Jak wielki jesteś Ty. Uwielbiamy Ci, Święty Duchu. Twą chwałę głosząc dziś. Święty. O, jest kiedy Ci jest dziś. Stwórca wszystkich rzeczy. Czcimy Ciebie, Ojcze. Duchu Święty. Przyjmujemy od Ciebie każdą rzecz dzisiaj. Każdą rzecz. Przyjmujemy Twoje słowo. Jaki jesteś Ty? Zrób wszystko to, co robisz. Halleluja. Święty. Wielbiajcie dalej Boga, rozstawiajcie już krzesełka. Twórca wszystkich rzeczy. Halleluja. Nasz firmamentu. To, co najpiękniejsze. Dał się Jezu mi. Wielbiamy Cię, Święty Duchu. Chór anioł śpiewa i jak wiem,